Dla wszystkich gości, którzy oglądają nas w tym momencie, informujemy, jesteście w programie Koncert Życzeń. Jesteście, bo możecie być razem z nami i my możemy być u was w każdej chwili, jeżeli tylko wyślecie do nas zaproszenie. Krzysztofie, jesteście państwo, widzicie tutaj Krzysztofa i Ewę. Koniec, my jesteśmy ich gośćmi. Krzysiu, powiedz mi taką rzecz. Kiedy poznałeś tą wspaniałą kobietę, spodziewałeś się, że nastąpi takie zauroczenie tą osobą? Gdzie wy żeście się poznali w ogóle? Myśmy się poznali w Sypniewie. Ona mieszkała, jak to się mówi, za Miedzą. A ja jeździłem do kuzyna i tak ją poznałem tam na jakiejś tam dyskotece. Ale wiem, że macie już z tego waszego związku macie dwójkę wspaniałych dzieci, tak? Wiem, że masz córkę Kasię. Czy też tak samo jest, tak samo rezolutna jak moja córeczka Nikola? Czy też oczkiem w głowie jak moim? Czy to jest bardziej mamusi córeczka? To pytanie do mamy czy do mnie? Do ciebie! No pewnie jakieś tam oczko jest, nie? Jak każdy tatuś ma córeczkę, to ma oczko. Aha, i synuś jest, tak? Rozumiem. No, to synuś to wiadomo. Aha. Synuś jest moim oczkiem w głowie. Czyli podzieliliście się w ten sposób, że córeczka jest tatusia, synuś jest mamusi. Tak jakoś samo wyszło. Niekoniecznie, ale to tak z automatu zawsze wychodzi jednak, nie? No ale zdarza ci się na przykład, ja chętnie powiem ci czasami, chociaż nigdy tego w życiu nie zrobiłem, ale klapsa bym dał. Oj. Tej córce, pewnie, przepraszam. Pewnie i tak. Nie. To ja w takim razie może tak. Wrócimy do koncertu. Wróćmy do życzeń. Nie do klapsów. Dobrze. A nie do klapsów. Proszę państwa, ja mam teraz bardzo trudne zadanie, bo jak widzieliście w poprzednich naszych spotkaniach z wami, moja córka zawsze mówiła, że jest poczta elektroniczna. Ja mam właśnie takie życzenia elektroniczne wydrukowane, bo jak widzieliście w poprzednim odcinku, ekran nam gasł. Tobie. Dobra, czytam pierwsze życzenia. Ale ja mam rację, prawda? Tak, ta elektroniczna jednak tutaj udało się z naszym przyjazdem dzięki poczcie elektronicznej. Tak, właśnie. Tak. No i co? Dobrze. Ale jednak kartka ma swój urok. O! Jednak z mężczyznami, my zawsze się będziemy zgadzać. My będziemy trzymały swoją stronę, a oni tam niech sobie rozmawiają. Nabieramy tempa, kochani, bo nas wszyscy telewizowie oglądają. Od Agnieszki i Krzysztofa, Agnieszka, Krzysztof, Wincenty Wachowscy i Danuta Marciniec. To takie trudne się tutaj pisze, prawda? Dla Bronisławy i Czesława Klonowskich w 45. rocznicę ślubu. Uwaga, będę czytał wiersz. Jest jeszcze taka miłość, ślepa, bo widoczna. Jest szczęśliwe nieszczęście, pół radość, pół rozpacz. Ile to trzeba wierzyć, milczeć, cierpieć, nie pytać, skakać jak osioł do skrzynki pocztowej, by dostać nic za wszystko. Dla państwa Masters, Bella.